Dobrze, szanowni państwo, 3 minuty temu minęła godzina 11, a zatem pozwolą państwo, że rozpocznę sesję piątą sesję piątej kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. Witam serdecznie przybyłych na sesję radnych. Witam naczelników wydziałów, witam prasę, telewizję, witam moje koleżanki, kolegów. Na sekretarza dzisiejszych obrad powołuję pana Stanisława Orzechowskiego. Mam nadzieję, że wyraża pan zgodę. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, na podstawie artykułu paragrafu 20 ustęp 2 punkt 3 Statutu Powiatu Ostródzkiego Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o 4 nowe punkty w brzmieniu. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostródzkiego. Punkt 7. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2015, w tym podjęcie uchwały. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Kontroli Rewizyjnej na rok 2015 oraz punkt 9, a to będzie w sumie 5 nowych punktów. Punkt 9. Podjęcie stanowiska w sprawie nieuwzględnienia budowy drogi krajowej nr 16 w programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Czy są uwagi do rozszerzonego porządku obrad? Jeżeli nie ma, to pozwolą państwo, że wniosek poddam pod głosowanie. Kto z pań i panów jest za rozszerzeniem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Źle patrzcie, za 20, tak? A, przybył pan Kasrał, tak? Czyli 20. Czyli przyjęto jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Dobrze, szanowni państwo, wobec powyższego porządek jakieś... Moment, nie ma trzech. No, bo nie było pana Kastrała. Momencie, momencik. Nie ma pana Włodzimierza Bordziuka. Waszczyszyna. Czyli 19, tak jak mówiłem, tak jest, zgadza się. 19, dobrze. Czyli moment, tak jak podałem 19, czyli ta liczba się zgadza. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, pozwolą państwo, że odczytam teraz porządek obrad. Punkt 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Punkt 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028. Punkt 3. Uchwalenie budżetu powiatu ostródzkiego na rok 2015, w tym podjęcie uchwały. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości powiatu ostródzkiego. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostródzkiego. Punkt 7. Zatwierdzenie planów Komisji Rady Powiatu na rok 2015, w tym podjęcie uchwały. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2015. Punkt 9. Podjęcie stanowiska w sprawie nieuwzględnienia budowy drogi krajowej nr 16 w programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Punkt 10. Sprawozdanie z gospodarowania mieniem powiatu za rok 2014. Punkt 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014. Punkt 12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. Punkt 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz punkt 14, sprawy różne. Szanowni państwo, punktem pierwszym porządku obrad jest przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Czy są uwagi do protokołu
z trzeciej sesji Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku. Bardzo proszę o zgłaszanie uwag. Nie widzę, a zatem przystępuję do przegłosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tego protokołu, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 19 głosów za, brak przeciwny, brak wstrzymał. Przyjęto jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do następnego protokołu. Czy są uwagi do protokołu z czwartej sesji Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2014 roku? Nie widzę, a zatem protokół poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tego protokołu, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 19 głosów za, brak przeciwny, brak wstrzymał. Dziękuję bardzo. Przyjęto jednogłośnie. Drugim punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028. Temat był omawiany na wszystkich komisjach o tematyce przedsesyjnej. Bardzo proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii każdej komisji w tej sprawie. Proszę bardzo, może zaczniemy od Komisji Oświaty. Jeżeli nie ma przewodniczącego, bardzo proszę o wiceprzewodniczącą. Tak, dziękuję. Proszę bardzo. Komisja Gospodarcza, Komisja Budżetu i Gospodarki nie zaopiniowała wieloletnią prognozę finansową na 2015-2020. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Komisja Rolnictwa, Środowiska i Geodezji pozytywnie zaopiniowała na swoim posiedzeniu prognozę na lata 2014-2015. Bardzo dziękuję. Sprawa społecznej porządku publicznego z uwagami zaopiniowała pozytywnie. Myślę, że trzeba będzie parę słów powiedzieć, ale to przy okazji budżetu, tak? Tak. Bo jest tutaj rzecz, które trzeba powiedzieć, ale ona dzisiaj na teraz. Bardzo dziękuję. Wszystkie już komisje się wypowiedziały. Dziękuję. Pozwolą Państwo, że teraz przeczytam uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ostrudzkiego projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrudzkiego na lata 2015-2028. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Zenona Nowak oraz Bogumił Bliszka, działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, postanawia pozytywnie zaopiniować projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrudzkiego na lata 2015-2028. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę, czy są chętni do zabrania głosu? Nie widzę, zamykam dyskusję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 21 głosów za, brak przeciwny, brak wstrzymujący. W związku z tym, że przybyło nam dwóch radnych, 21 głosów za, czyli przyjęto jednogłośnie. Następnym punktem porządku obrad jest uchwalenie budżetu Powiatu Ostrudzkiego na rok 2015, w tym podjęcie uchwały. W
tym punkcie przewidziany jest projekt uchwały budżetowej oraz uzasadnieniem zarządu, przedstawienie opinii poszczególnych komisji, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, dyskusja oraz głosowanie za uchwałą lub przeciwko. Proszę o zabranie głosu pana starostę Andrzeja Wiczkowskiego. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Dzisiaj najważniejsza część naszej pracy, uchwalenie budżetu na rok następny. Szanowni państwo, zanim odniosę się do proponowanego budżetu, chciałbym kilka słów na temat rozpoczynającej się kadencji i stawianych sobie celi. Szanowni państwo, początek nowej kadencji samorządu to dobry czas na wskazanie kierunków działania dla nowego zarządu i racjonalnego spojrzenia na możliwości finansowe naszego samorządu. Przedstawiony państwu budżet to budżet, który nie spełnia nasze oczekiwania ze względu na duże zadłużenie, konieczność spłaty wcześniejszych kredytów i wykup obligacji na łączną kwotę 10 milionów w całej kadencji. Niepokojącym faktem jest ograniczenie zadań inwestycyjnych, podyktowanych oczywiście sytuacją budżetową naszego powiatu. W samorządzie, jak każdy z państwa wie, jest czas na inwestowanie, ale jest i czas na spłatę zobowiązań. Dobrze, że inwestowano w ubiegłych kadencjach, ale niestety przyszedł czas na spłatę tych zobowiązań i my jesteśmy tego świadkami, że należy te zobowiązania spłacać. Szanowni państwo, nadchodzący czas dla naszego samorządu i dla naszego budżetu nie będzie łatwy, ale stawiamy sobie cele i myślę, że te cele zostaną zrealizowane. Oto główne cele strategiczne dla naszego samorządu. Konieczna rozbudowa szpitala, bo nie ma innej możliwości, żeby ten szpital funkcjonował w takiej postaci, jaką teraz jest. Konieczna jest to rozbudowa, jeżeli chodzi o formę finansowania. Pracujemy tutaj bardzo intensywnie, cotygodniowe spotkania. Myślę, że w niedługim czasie pokażą kierunek finansowania i kierunek rozwoju naszego szpitala. Przed nami inwestycje drogowe. W tym budżecie proponowanym są tam dwie inwestycje drogowe, ale jak każdy z państwa wie, że tych potrzeb jest bardzo wiele i myślę, że w ciągu roku budżetowego pojawią się nowe inwestycje. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych imienia Staszica w Ostródzie, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Morągu, rozbudowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Szymanowie, to już się praktycznie dzieje, bo na zarządzie pozytywnie zaopiniowaliśmy pierwszą część tej rozbudowy. Przebudowa budynku gospodarczego na budynek mieszkalny w Domu Dziecka w Morągu. To najważniejsze rzeczy, które są możliwe, jeżeli chodzi o strony finansowej. Sytuacja finansowa nie pozwala na realizację w obecnym roku budżetowym na realizację nowych zadań, ale myślę, że rok pracy przyniesie nam inne rozwiązania i inne możliwości, które pozwolą na prowadzenie nowych inwestycji tak koniecznych i potrzebnych w naszym samorządzie. Konieczne jest przygotowanie, i to już się dzieje, do pozyskiwania zewnętrznych środków, bo tylko takie umożliwią nam działania skuteczne i które pozwolą na rozwój naszego samorządu. Ale wszystko to jest możliwe tylko wtedy, gdy przeprowadzimy racjonalizację kosztów utrzymania i wydatków bieżących. Bo jak państwo wiecie, te koszty są bardzo wysokie i niestety sytuacja budżetowa jest taka, że musimy stanąć na stanowisku takim, że musimy obniżyć koszty utrzymania zarówno w urzędzie, jak i w innych jednostkach podległych. Jest to nieodzowne, bo zamknie nam tą drogę do dalszego inwestowania.
i takie zadania, i takie działania zostaną podjęte już niedługo. Jeżeli chodzi o ten budżet, który został zaproponowany. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo wszystkim radnym pracującym w komisjach, bo zwróciłem się z prośbą do wszystkich radnych, żeby przyjąć ten budżet w takiej formie, jaki został przygotowany przez były zarząd. Dlaczego? Dlatego, że umożliwi to szybkie przygotowanie inwestycji, te, które są umieszczone w tym budżecie, ale to też da możliwość otwarcia nowych inwestycji, które są niezbędne. Uchwalony dzisiaj budżet powiatu z nadwyżką 1 350 tysięcy jest budżetem zbilansowanym po stronie wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Wydatki bieżące stanowią 97% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe 2,87% i wynoszą 3 168 814 zł. Wydatki inwestycyjne to przede wszystkim kontynuacja zadań z 2014 roku. W budżecie zaplanowano również remont drogi powiatowej z dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg tzw. Schetynówki w kwocie 3 4 185 zł, w tym udział własny 1 201 675 zł. Łączne wydatki majątkowe i ważniejsze remonty wynoszą 6 173 tysiące, w tym udział środków obcych 53%. Dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę tylko 35 531 zł. Natomiast dochody własne stanowią 24,67% dochodów ogółem. Wskaźnik ten z roku na rok rośnie, co stwarza większe możliwości do zwiększenia zadań własnych. Zapisane w budżecie inwestycje na rok 2015 to przede wszystkim kontynuacja inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych ze środków unijnych. Główne obszary inwestycyjne to inwestycje drogowe, łączna kwota 739 528 zł, w tym udział własny 184 882 zł. Inwestycje w administrację na łączną kwotę 1 098 637 zł, w tym udział własny 210 tysięcy. Tutaj chcę nadmienić, że planujemy dalszą część tego projektu na łączną kwotę ponad 5 milionów, gdzie nasz udział własny w latach 2016-18 będzie to kwota po naszej stronie udziału własnego 600 tysięcy. Jest to projekt geodezyjny, druga część tego projektu. Oraz inwestycje w ochronie środowiska na łączną kwotę 300 tysięcy. Najważniejsze zadania inwestycyjne to przebudowa ulicy Powiatowej Śląskiej w Morągu, rozbudowa drogi Ostróda Ornowo-Brzydowo, chodzi o odszkodowania za grunty przejęte na podbudowę drogi, zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o czym mówiłem wcześniej, regulacja cieków wodnych zapobiegających powodzi obszaru rzeki Narienki i zakup sprzętu komputerowego. Pozostałe wydatki majątkowe zamykają się w kwocie 1 505 649 i dotyczą objęcia akcji z naszego szpitala w łącznej kwocie 900 tysięcy. Rok budżetowy 2015 jest to drugi rok obowiązywania nowych wskaźników ograniczających zadłużenie samorządów. Zachowanie ustawowych relacji tych wskaźników zdecydowanie ograniczyło możliwości inwestycyjne, jak i w zakresie wydatków bieżących. Ograniczono znacznie wydatki bieżące, szczególnie w oświacie, opiece i administracji. I to będzie się działo w roku bieżącym. Proponowany dzisiaj budżet oraz wieloletnia prognoza finansowa mieszczą się w ustawowych wskaźnikach określonych na podstawie artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Nie planuje się w tym roku nowych zobowiązań, a planowany wykup obligacji i spłata kredytów i pożyczek ma nastąpić z planowanej nadwyżki budżetowej.
Pragnę zaznaczyć, że przedstawiony dzisiaj przez zarząd jest budżet, jest przygotowany przez ubiegły zarząd i na moją prośbę poprosiłem panów przewodniczących, żeby przyjąć, żeby stworzyć możliwości szybszego procedowania nad budżetem, no i oczywiście pracy nad zmianami w tym budżecie, bo one muszą nastąpić, bo nie możemy pracować w ten sposób, że przy tak dużych wydatkach bieżących nie będziemy się po prostu rozwijać. Oczywiście ten budżet, jak mówiłem, nie spełnia naszych oczekiwań ze względu na duże zadłużenie i konieczność spłaty wcześniejszych zaciąganych kredytów i wykup obligacji, brak możliwości w tym roku zwiększenia zadłużenia, ograniczone zadania inwestycyjne. Jednak stawiam pod Państwa ocenę ten budżet i bardzo proszę o jego przyjęcie. Oczywiście w ciągu roku budżetowego będą zmiany, bo one są konieczne i przeprowadzimy te zmiany bardzo szybko, ale żeby to mogło nastąpić, to dlatego zwracam się z prośbą do pań i panów radnych o przyjęcie tego budżetu w takiej formie, jaki został przygotowany. Oczywiście po konsultacjach z przewodniczącymi, z klubami będą wprowadzone zmiany. Niektóre bardzo daleko idące, ale nie chciałbym na razie mówić o tym. Jest to konieczność ze względu na to, żeby otworzyć drogę do inwestowania w następnych latach. Z uwagi na powyższe, bardzo proszę Państwa o przyjęcie tego budżetu z tą informacją, że jest to budżet do pracy i do zmian w ciągu roku budżetowego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu staroście. Bardzo proszę przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie opinii na temat projektu budżetu. Bardzo proszę. Komisja Budżetu i Gospodarki Bardzo dziękuję. Komisja Rolnictwa, Środowiska i Geodezji pozytywnie zaopiniowała na swoim posiedzeniu propozycję przyjęcia budżetu na rok 2015. Bardzo dziękuję. Komisja Spraw Społecznych również, natomiast chciałbym kilka uwag powiedzieć, jeżeli... Momencik, jeszcze na razie jest tylko wyrażenie opinii, dyskusję za chwilę otworzę. Czyli pozytywna opinia, tak? Tak, tak, oczywiście. Bardzo dziękuję. Dobrze, Szanowni Państwo, po przedstawieniu opinii przewodniczący komisji otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Grzegorz Kierozalski. Chcę przede wszystkim podziękować. Słychać mnie bez mikrofonu. Chcieliśmy podziękować panu staroście za ciekawe i właściwe wystąpienie i dobrą ocenę tego budżetu. Jedyna nasza uwaga to jest określenie czasu, kiedy panowie przystąpicie jako zarząd do tych zmian i z taką oto prośbą o konsultacje wcześniejsze, tak? Niepokoją nas takie oto sytuacje jak pana starosty. No, mieliśmy na wydatki na popularne drogi ponad 14 milionów, w tym teraz jest 11 planowanych, tak? Nie ma praktycznie inwestycji, ograniczony zakres remontów, a z drugiej strony wydatki na wydatki bieżące wzrastają. Wiecie panu w jakich paragrafach, jakby nie chcę tego rozszerzać. Niepokoi nas też spadek środków na licea ogólnokształcące, tak, z 7 milionów na 6. Jest kilka takich oto rzeczy, które można zaoszczędzić. Chciałem poddać pod rozwagę też wydatki na promocję. Nie wiem, czy ta formuła promocji już się powolutku nie wypala. Taka, że się jeździ na targi co roku, to jakiś taki ceremoniał, jaki z tego pożytek, nie wiem, czy ktoś to ewaluował, ktoś to sprawdza, czy jest z tego większa korzyść dla powiatu. Następna rzecz. Chcielibyśmy panów prosić o to, żeby przy następnej zmianie budżetu
do wieloletniej prognozy finansowej podejść tak nie pod względem czysto formalnym, że jest to jakaś tam narzucony obowiązek przez ustawę o finansach publicznych. Ona tam powinna być, ale w zasadzie jest to czysta formalność, bo dzisiaj już my uchwalili prognozę finansową, w której wydatki bieżące na ten rok oceniamy na 98 milionów, a w budżecie mamy wpisane 107. Ja rozumiem, żeby to się tam zgadzało w następnych latach. Jakieś tam rzeczy wpisujemy, ale ktoś to też ogląda, tak? Jest ta dość duża rozbieżność o 9 milionów. No, wiem, że to musi pasować. Warto też w mojej ocenie podsumować, żebyście panowie weszli jakby z nową kartą, nie oceniając, czy wydatki były słuszne, czy niesłuszne, czy inwestycje były właściwe. Stan, w którym de facto jesteśmy i stan na 4 lata taki plan gry ułożyć, rzeczywiście, bo te 10 milionów spłaty to jest pewne obciążenie, a wydatki bieżące no, trzeba będzie powstrzymać, co będzie bardzo trudne, bo to najczęściej są wydatki osobowe. Warto do tego, może zewnętrzną firmę wziąć, może panowie polecicie komuś, kto będzie obiektywny, będziecie mieli wtedy łatwiejszą drogę. Generalnie warto popatrzeć na te plany finansowe na przyszły rok, bardzo, na przyszłe lata bardzo sensownie. Podsumowując, podoba nam się projekt działania Zarządu Miasta i Pana Starosty. W tym, co powiedział, będziemy wspierali te działania, które będą dążyły do zwiększenia ilości wydatków, przede wszystkim inwestycyjnych, wyprostowania budżetu. Można na nas liczyć i będziemy głosować za budżetem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan Włodzimierz Brodiuk. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, nie sposób się do tego nie odnieść, bo ten budżet tworzył poprzedni zarząd. Padło tu z ust pana starosty wiele rzeczy, które tykają jakby poprzedników. Zadłużenie jest bardzo duże oczywiście. Jest to zadłużenie około 39%, ponad 39%, około 40%, tak? Jeżeli się nie zgadzam, tak? Około 40%. Proszę? Ile? Ile? 39? Około 40. No, około 40%, być może to jest przekłamanie, ale około 40%. To po pierwsze, ale trzeba sobie, każdy z Państwa dostał panoramę powiatu. I w tej panoramie powiatu udało nam się pokazać wszystkie rzeczy, które przez tę ostatnią kadencję udało nam się wspólnie zrobić. Udało nam się pokazać, ile środków zewnętrznych udało nam się ściągnąć wspólnie razem. Pokazaliśmy, którędy można iść drogą dalej. Cieszę się, że ten budżet nie zostało zmajstrowane przy nim praktycznie nic, bo po co? Przecież można zmieniać później i to na pewno będziecie to czynić. Natomiast wyjście do następnego roku macie. Cieszę się, że rozmawiacie o szpitalu. Szpital leżał nam zawsze na sercu. Pamiętam, jak w 2006 roku przyszliśmy i zobaczyliśmy centralną sterylizację, która dzisiaj jest wiodąca, która dzisiaj będzie zarabiać. Zobaczyliśmy, jak wygląda dializa, nie dializa, tylko blok operacyjny. Zobaczyliśmy, że na Kościuszki jest nasza siedziba. Dzisiaj jest i dializa funkcjonująca, dzisiaj jest oddział zakaźny. Można się spierać, czy warto go było robić, czy nie warto robić było. Ja uważam, że warto, bo dzisiaj już ten oddział zakaźny nie straszy. Udało nam się poprzednikom przez ostatnich parę miesięcy doprowadzić do tego, że firmy zewnętrzne, które budują bloki operacyjne,
zainteresować Ostródą. Udało nam się wciągnąć to PIKMET, klastry medyczne. Udało nam się powiązać parę naszych dobrych kontaktów i znajomości, by to funkcjonowało. I nikt nie mówił o tym, że przyjdą następni, oby im nic nie dać. Nie. Trzeba zawsze po sobie coś zostawić. I dzisiaj zostawiliśmy furtkę. I cieszę się, że to, co mówił pan starosta, idziecie w tą stronę, rozmawiacie co tydzień. Tak. My zrobiliśmy studium wykonalności. Przeznaczyliśmy pieniądze na to. I wiedzieliśmy, że nie po nas potop, tylko zostawiamy po sobie coś, co będzie służyło do tego, by na tym móc pracować. I cieszę się, że w tą stronę i wreszcie ten blok operacyjny, ostatni element szpitala, bo de facto w tym oto panoramie jest wypisane wszystko, co się stało przez 4 lata. Życzę wam, żeby również po 4 latach podobne kalendarium było przedstawione w podobny sposób, z takimi możliwościami, bo możliwości są. Jeżeli chodzi o wydatki osobowe, zgadzam się z panem Kieruzelskim, bo takie są, a nie inne. Czas pokaże, w którą państwo stronę pójdziecie. Ale mam jedno takie stwierdzenie, że wieloletnia prognoza finansowa to nie jest sobie coś takiego. To na tym się pracuje, to są wskaźniki, co może zrobić dany samorząd. Dany samorząd akurat w poprzedniej kadencji wykorzystał bardzo dużo środków zewnętrznych, które wpływają również na ten WPS, WPF słynny. Życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kto z pań i panów jeszcze chce zabrać głos? Bardzo proszę, pan Andrzej Wiczkowski. Bardzo dziękuję za dobre słowa. Myślę, że to na pewno przyczyni się do tego, że będziemy się rozwijać, bo jeżeli wszyscy mówimy jednym głosem i wszyscy ten kierunek widzimy dobry, więc to daje jak gdyby handicap dla naszego całego samorządu, że ten samorząd nasz się będzie rozwijał. Jeżeli chodzi o... Ja chciałbym powiedzieć tak. Ja od samego początku pracy tutaj w samorządzie patrzę tylko w przyszłość. Nie patrzę w tył i nie będę nigdy oceniał sytuacji, jaka miała miejsce, bo nie jest to moim zadaniem. Moim zadaniem, myślę, że po to zostaliśmy powołani, żeby wykonywać swoją pracę najlepiej, jak tylko potrafimy. I ja tą pracę będę wykonywał jak najlepiej potrafię dla dobra naszego powiatu, bo to jest dla mnie najważniejsze. Bardzo dziękuję też wszystkim państwu radnym, że taka troska też bije od państwa, bo to jest znaczące, żeby w sprawach bardzo ważnych dla naszego powiatu, jakim jest szpital na przykład, żebyśmy mówili jednym głosem. I po dzisiejszych wystąpieniach zarówno pana Kierzolskiego, jak i pana Brodziuka, myślę, że ta współpraca będzie się układała bardzo dobrze. I to bardzo cenne dla naszego samorządu, bo chyba nigdy tak nie było. I to jest ogromny sukces, myślę, nas tutaj wszystkich siedzących. Jeżeli chodzi o osobowe, bo tutaj mówiono o wydatkach bieżących. Szanowni państwo, to już się zadziało poniekąd. Pracujemy i jeżeli ktoś myśli, że wejście do samorządu łączy się od razu z działaniami, które tak zwanymi pod publikę, to ja nie jestem zainteresowany takimi działaniami. My pracujemy, przygotowujemy różne rzeczy, o których państwo, których państwu je przedstawimy w swoim czasie, ale wszystkie te kwestie, one są wypracowywane i szeroko konsultowane,
jeżeli chodzi o możliwości ich wykonania. I na pewno nie pogorszą sytuacji pracy w urzędzie, a wręcz uważamy, że one je poprawią. I przyczynią się do tego, że na pewno te oszczędności budżetowe będą bardzo zauważalne, jeżeli chodzi o kwotę. To deklaruję i w niedługim czasie zostaną przedstawione. Dlatego bardzo serdecznie jeszcze dziękuję za takie słowa, bo to dla mnie też jest znaczące, że troska o rozwój naszego powiatu jest powszechna i żeby tak. I tutaj jak pan Brodzik mówił, życzę wam, ja bym chciał powiedzieć tak, życzę nam wszystkim, żeby się dobrze współpracowało i żebyśmy się rozwijali. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. No, szanowni państwo, jestem w samorządzie już bardzo długo, ale takiej sesji budżetowej, sesji jedności to jeszcze nie widziałem. Dobrze, skoro nie ma chętnych, zamykam dyskusję i przystępujemy do uchwalenia projektu budżetu. Zatem, kto z państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 21 głosów za, brak przeciwnych, brak wstrzymał. Bardzo dziękuję. Przyjęto jednogłośnie. Pani skarbnik. Mogę informacyjnie. Proszę państwa, uchwalony budżet... To bardzo proszę, zapraszam tutaj. ...po sesji, ale poinformacyjnie, bo teraz to był projekt, a dzisiaj nie dostaliście dopiero po sesji. Mamy taki zwyczaj, na którym będziecie w ciągu roku już pracować. To znaczy on będzie skrócony, bo nie będzie przewidywanego wykonania, będzie pod uchwałą. Uchwałę już dostaniecie z załącznikami. Dobrze. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest nim podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości powiatu ostródzkiego. Zapraszam pana naczelnika, pana Marka Standarę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, jeśli chodzi o nieruchomości, które mają być wydzierżawione, to są nieruchomości położone w Szanowni państwo, gminie, proszę, gminie Małdyty w miejscowości Dobrocin. I tak, jeśli chodzi o podstawę prawną, to zgoda Rady jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. O dzierżawę tutaj w tym wypadku wystąpili dotychczasowi dzierżawcy, ponieważ zawarte z nimi wcześniej umowy wygasły z dniem 31 grudnia 2014 roku. W związku z tym proszę o podjęcie uchwały wyrażającą zgodę zarządowi powiatu na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców ogródków warzywnych usytuowanych na działkach 6x8, 6x150 i 6x164 położonych w miejscowości Dobrocin, Obręb, Stare Kiełkuty, gmina Małdyty. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Bardzo dziękuję panu naczelnikowi. Momencik. To proszę zostać, tak ja. Szanowni państwo, kto z państwa jest za przyjęciem projektu tej uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 21 głosów za, przeciwnych, brak wstrzymujących. Przyjęto jednogłośnie. Szanowni państwo, następnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego. Bardzo proszę również pana naczelnika o zabranie głosu. Szanowni państwo,
Uchwała również podejmowana jest na podstawie tych samych przepisów, jeśli chodzi o najem, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, potrzebna jest zgoda Rady Powiatu. Dotychczasowy najemca to jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu. Wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego, który znajduje się w budynku przychodni zdrowia w Ostródzie przy ulicy Kościuszki 2. Umowa zawarta była na czas określony od 1 marca do 31 grudnia 2014 roku i wspomniana przeze mnie instytucja wystąpiła o przedłużenie tejże umowy do 31 maja 2015 roku. W związku z tym proszę o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę zarządowi powiatu na oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu biurowego o łącznej powierzchni 20,78 m2. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę chętnych, zamykam dyskusję. Dziękuję panu naczelnikowi. A zatem kto z państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 21 głosów za, przeciw. Przyjęto jednogłośnie. Szanowni państwo, ja popełniłem taki formalny błąd, ponieważ nie odczytałem tej uchwały, w związku z tym, że tej uchwały nie było w porządku obrad. W związku z powyższym pozwolą państwo, że ja odczytam tę uchwałę i jeszcze raz poddam ją pod głosowanie, dobrze? Żeby później nie było nieporozumień, jeżeli chodzi o formalne sprawy. Szanowni państwo, uchwały nr 5/19/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego. Na podstawie artykułu 11 ust. 2 w związku z artykułem 13 ust. 1 Rada Powiatu uchwala, co następuje. Wyraża zgodę na zarządowi powiatu na dodanie wynajem na rzecz dotychczasowego najemcy Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 20,78 m2 w budynku usytuowanym przy ulicy Tadeusza Kościuszki 2 w Ostródzie na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 8 miasto Ostróda numerem 146/5 o powierzchni 5723 hektara, posiadające księgę wieczystą numer ELI0O/00032663/1. Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 maja 2015 roku. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. A zatem, naprawiając swój błąd, kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu uchwały w brzmieniu przeczytanym właśnie przed sekundą, proszę o podniesienie ręki. Bardzo dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 21 głosów za, przeciw, 2 wstrzymały. Bardzo dziękuję. Przepraszam za błąd formalny. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest nim podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrockiego. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Joannę Gesek, podinspektor w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, w świetle artykułu 94 ust. 2 rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały Rada Powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów gmin z terenu powiatu oraz samorząd aptekarski. Bardzo proszę, szanowni państwo, bardzo proszę o uwagę.
Takowa uchwała została podjęta 29 października ubiegłego roku i ten rzeczony harmonogram został uchwalony. Natomiast w grudniu 2014 roku w mieście Ostróda podjęła działalność kolejna apteka, dr Max. W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany dotychczasowego harmonogramu dyżurów i ujęcie tej apteki w harmonogramie dyżurów w okresie świąt, dni wolnych od pracy oraz w porze nocnej, niedziela i święta. I tu generalnie jest to bardzo istotna sprawa, dlatego też w takim trybie zostało to zgłoszone, dlatego że aptekarzom bardzo zależy na tym, żeby ten dotychczasowy harmonogram zmienić, z tego względu, że jest 14 aptek na terenie powiatu ostrudzkiego w mieście Ostróda, teraz będzie 15 i to bardzo wiele zmienia, z tego względu, że harmonogram nie miał takiej swoistej rotacji i te dni, które zostały uchwalone w poprzednim harmonogramie, były dniami stałymi. Natomiast apteka, która podjęła swoją działalność, rozwiązuje nam te wszystkie problemy i rotacja taka dniowa wraca samoistnie, ponieważ już wyskakujemy jakby z tego 7-dniowego systemu i stąd też prośba do Szanownej Rady o podjęcie tej zmiany. Bardzo dziękuję, pani inspektor. Otwieram dyskusję w tym temacie. Bardzo proszę. Nie widzę, zamykam dyskusję. Bardzo dziękuję. Pozwolą państwo, że odczytam teraz projekt uchwały. Uchwała numer 5/20/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostródzkiego. Na podstawie artykułu 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów powiatu ostrudzkiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrudzkiego stanowiący załącznik numer jeden do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Dyżury całodobowe, porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy apteki pełnią w systemie jednodniowym, rotacyjnym, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Apteki mogą zamieniać się dyżurami. Punkt drugi. Aktualna informacja o aptece pełniącej dyżur, zawierająca adres i numer telefonu, musi zostać podana do wiadomości publicznej przez umieszczenie na drzwiach wszystkich aptek. Punkt trzeci. Apteki. Szanowni państwo, proszę o ciszę. Punkt trzeci. Apteki działające poza Ostródą i Morągiem, niepełniące dyżurów, mają obowiązek wywiesić informację o najbliższej aptece dyżurującej w danym dniu z podaniem dokładnego adresu oraz numeru telefonu. Paragraf czwarty. W przypadku likwidacji bądź zawieszenia działalności którejkolwiek z aptek dyżurujących na terenie powiatu ostrudzkiego zawartych w załączniku nr 2 uchwały pełniących dyżury w porze nocnej, niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy ustala się zastępstwa aptek w systemie rotacyjnym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 39/310/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrudzkiego. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. A zatem kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. To jest sprzeciw. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 21 głosów za, 2 przeciw. Dziękuję. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Następnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2015, w tym podjęciu uchwały. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę.
Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję. A zatem pozwolą Państwo, że odczytam treść uchwały. Uchwała nr 5/21/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2015. Na podstawie artykułu 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i paragrafu 50 ust. 2 załącznika do uchwały nr 17/80/2008 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia statutu powiatu ostródzkiego Rada Powiatu uchwala, co następuje. Zatwierdza się plany pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2015 w brzmieniu stanowiącym załączniki do uchwały nr od 1 do nr 4. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem tej uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 21 głosów przeciwnych, 2 wstrzymujących. Bardzo dziękuję. Przyjęto jednogłośnie. Szanowni Państwo, następnym punktem jest zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Pozwolą Państwo, że odczytam treść uchwały. Uchwała nr 5/22/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015. Na podstawie paragrafu 43 ust. 4 załącznika do uchwały nr 17/80/2008 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia statutu powiatu ostródzkiego Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2015 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 21 głosów za, przeciwnych. Bardzo dziękuję, przyjęto jednogłośnie. Podjęcie stanowiska w sprawie nieuwzględnienia budowy drogi krajowej nr 16 w programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Otwieram dyskusję w tym punkcie, bardzo proszę. Ja bym mówił, żeby kolega wypierował po prostu przez stanowisko. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, Zgromadzeni Państwo. W imieniu Klubu Radnych Prawicy mam przyjemność zaprezentować Państwu proponowany przez nas projekt stanowiska Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie nieuwzględnienia budowy drogi krajowej nr 16 w programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Pozwolą Państwu, że przedstawię treść tego stanowiska. Dnia 22 grudnia 2014 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło projekt dokumentu Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. W proponowanych planach nie znalazła się jednak budowa drogi krajowej nr 16, jednej z kluczowych arterii komunikacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego. W opinii Rady może spowodować to jeszcze większą marginalizację rejonu Warmii i Mazur w skali kraju oraz przyczynić się do pogłębienia i tak już istniejącego wykluczenia komunikacyjnego wielu obszarów województwa warmińsko-mazurskiego. Rada Powiatu w Ostródzie w ramach trwających obecnie konsultacji społecznych wyraża stanowisko,
że budowa drogi krajowej nr 16 jest inwestycją kluczową w regionie Warmii i Mazur i powinna być dla instytucji państwowych inwestycją priorytetową zawartą w programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Rada Powiatu w Ostródzie pragnie wyrazić swoją głęboką dezaprobatę w sprawie nieuwzględnienia budowy drogi krajowej nr 16 w programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Niniejszym Rada Powiatu w Ostródzie zwraca się do kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o umieszczenie budowy drogi krajowej nr 16 w ramach konsultowanego programu. Uprzejmie proszę Państwa radnych o głosowanie za przyjęciem stanowiska. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z pań, czy któryś z pań, któryś z panów ma ochotę zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Tak. Nie widzę. Zamykam dyskusję w tym punkcie. Pozwolą państwo, że to stanowisko teraz poddam pod głosowanie. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tego stanowiska, które zreferował nam radny Orzechowski? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 21 głosów za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących. Bardzo dziękuję. Przyjęto jednogłośnie. Następnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie z gospodarowania mieniem powiatu za rok 2014. Uchwała Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 9 lutego 2001 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbywania i obciążania nieruchomościami oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. W paragrafie 5 ust. 2 zobowiązuje Zarząd Powiatu do przedstawienia Radzie do dnia 30 stycznia sprawozdania z gospodarowaniem mieniem powiatu za rok ubiegły. Materiały Państwo otrzymali w dzisiejszym. I czy są pytania do przedmiotowego sprawozdania? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego sprawozdania. Jest to sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014. Zgodnie z artykułem 38b ustawy, ustęp 3 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym, nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego, starosta składa Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok ubiegły. Sprawozdanie Państwo otrzymali. Bardzo proszę, czy są pytania do tego sprawozdania? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Następnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. Sprawozdanie Państwo otrzymali w dniu dzisiejszym. I czy są pytania do tego sprawozdania? Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Bardzo proszę. To na czym pracował, czy tutaj znalazło się w tym sprawozdaniu wszystkie rzeczy, które nie pracował zarząd? Tak? Czy może czegoś tutaj nie ma, a może przez przeoczenie? Wszystko, tak? Moje pytanie jest, ponieważ Zgromadzenie Wspólników również jest zarządem. I Zgromadzenie Wspólników 21, z tego co się orientuję, podjęło decyzje bardzo ważne i ważkie. I tutaj się to nie znalazło, może przez przeoczenie. Dlatego co tutaj zarząd jest również Zgromadzeniem Wspólników. I zarząd, z tego co orientuję się, zmienił w spółce naszej, krótko mówiąc, szpitalu, całą radę nadzorczą. Chciałbym, żeby zarząd na ten temat dał nam jakąś informację. Jest to nasza spółka i myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, kto jest w zarządzie, kto jest w Radzie Nadzorczej Szpitala i akurat te gremium powinno się pierwsze dowiedzieć, a nie z innych ust czy z plotek
ponieważ tutaj nie zostało to zapisane, a Zgromadzenie Wspólników jest zarządem, dlatego pytam i bardzo bym prosił wyjaśnić, dlaczego. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pana starostę o udzielenie informacji. Odpowiadając na pytanie, rzeczywiście odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy naszego szpitala i na tym też posiedzeniu zarząd, czyli właściciel, bo tak to trzeba nazwać, odwołał Radę Nadzorczą i powołał nową i ustalił nowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej. Ja chciałbym powiedzieć, że to też jest element prowadzenia oszczędności, bo jak pewnie Państwo wiecie albo słyszeliście, Rada Nadzorcza, którą zarząd, czyli właściciel odwołał, otrzymywała bardzo wysokie wynagrodzenie za swoją pracę i nasze działanie również zmierza do tego, żeby ograniczyć koszty utrzymania tej rady. Chcę powiedzieć, że członek Rady Nadzorczej, którą zarząd odwołał, otrzymywał ponad 3000 wynagrodzenia miesięcznie, plus koszty dojazdu do Ostródy, bo to wszystko są osoby, w większości były to osoby spoza naszej Ostródy. Hotele to są ogromne koszty, które w ciągu tych kilku lat można liczyć w setkach tysięcy. Trzeba to jasno powiedzieć i nie ma możliwości takiej spółka teraz, żeby takie wynagrodzenia dalej istniały. I dlatego podjęliśmy taką decyzję, żeby zmniejszyć wynagrodzenie i chcę powiedzieć, że te wynagrodzenia będą teraz sięgały 1200 zł, a nie 3000, chyba 600 czy 500. Także były to ogromne koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej, zupełnie w naszym mniemaniu jako właściciela niepotrzebne. Bo tu główną osobą do pracy i do działania jest pan prezes, który pracuje. Jeżeli chodzi o zmianę, rzeczywiście nastąpiła zmiana i powołanie nowej Rady Nadzorczej i mieszkańców Ostródy, bo takie jest nasze przeświadczenie, że nasi mieszkańcy najbardziej zależą na dobrej kondycji finansowej i dobrym funkcjonowaniu naszego szpitala. Są to osoby Cezary Wawrzyński, pan Leszek Rochowicz i pan Bartłomiej Wasilewski. Nowa Rada Nadzorcza. Szanowni Państwo, ja nie dlatego, żeby ukryć tą informację, bo to jest, myślę, że informacja znana, bo jeżeli ona jest tutaj znana, a to kilka dni temu było, więc żaden, że tak powiem, żadna tajemnica. I jesteśmy właścicielami jako samorząd i na koniec sesji w punkcie wolne wnioski chciałem przekazać tą informację, że jeżeli szybciej, chcieliście Państwo, bardzo proszę, żadna tajemnica. Myślę, że to z plusem, na pewno z ogromnym plusem, jeżeli chodzi o finanse spółki, a myślę, że jeżeli chodzi o pracę, bo też mam taką informację, że Rada Nadzorcza miała kłopoty nawet ze spotkaniem się w całości, bo niektórzy lekceważyli sobie swoje obowiązki i nie przyjeżdżali w ogóle na spotkania Rady Nadzorczej. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rada, za tym ostatnim zdaniem to troszeczkę za ostro. Po pierwsze, to jest spółka, gdzie należy się nam informacja jak najszybciej. To jest spółka, przy której wiecznie nam radnym
przynajmniej jeżeli jest nie społeczeństwo, to nam radny. Oczywiście zgromadzenie wspólników nie musi z nami konsultować, z radnymi. Oczywiście, że nie. To jest wasza możliwość i korzystacie z niej. Oszczędności. Przypomnę Państwu, a tak się złożyło, że sobie parę rzeczy tutaj, to co mój poprzednik mówił, zapisałem. Czasami warto dać więcej, żeby móc otrzymać znacznie dużo. To, co stało się przez te ostatnie parę lat w spółce, mówię od 2007 roku, czyli to, co się zmieniało poprzednio, nie będę wracał, tak jak już Państwo mówicie, do zmian władzy, którą gdzieś tam ta spółka zmieniała. To, co tu się działo, to widać tutaj na datach tych panów, co tam wiszą, ile rządzili i jak długo. Dwa, spokój w szpitalu, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale przede wszystkim rozwój szpitala. Centralna sterylizacja, która powstała, to są bardzo duże pieniądze, wielkie pieniądze. Powstało za tej nowej, tak bardzo kosztownej rady nadzorczej. Dalej, stacja dializ, która powstała, stworzona przez spółkę prywatną Fresenius, to również jest decyzja i tamtej rady nadzorczej. To, co powstało później, czyli oddział zakaźny, i wiele, wiele innych rzeczy, a przede wszystkim spokój. Spokój, dobre leczenie i dobry sprzęt. To jest również tej rady. Co do hoteli, szanowni Państwo, bez przesad. W pierwszych momentach funkcjonowania tej rady, tak, byli to zawodowcy z Białegostoku, którzy de facto doprowadzili do stabilizacji tego szpitala. To przeżyliśmy. Iluś tu ludzi funkcjonujący w tej radzie, akurat z nimi mieli do czynienia. Czy tacy ludzie, którzy dzisiaj będą tworzyć tę radę nadzorczą, ja ich nie oceniam w tej chwili i nie zamierzam oceniać. Chcę tylko powiedzieć jedno, że poprzednicy byli związani stricte z lecznictwem, stricte od pana Janusza Chełchowskiego, który dzisiaj, do dzisiaj, do 21 piastował tutaj, był szefem Rady Nadzorczej, poprzez ludzi, którzy tam funkcjonowali. To nie o to chodzi. To wy tworzycie jako nowa władza podwaliny pod ten szpital. Natomiast nam należy się informacja. O wiele szybsza niż tylko poinformowanie, bo spółka to wiele miejsc pracy. Spółka, mówię o szpitalu, spółka to lekarze, to pielęgniarki, to obsługa medyczna. Uważam, że dzisiaj jedna z lepszych w województwie warmińsko-mazurskim i te atrybuty, które od poprzedników waszych dostali, w pełni je wykorzystują. Nam należy się przede wszystkim czytelna, jasna informacja, a nie proszenie o informacje. A z obrażaniem poprzedników proszę się wstrzymać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Kasprzyk. Raz, panie przewodniczący, szanowni państwo. Jak tu pan radny Brodiuk wcześniej wspomniał, wszystko sobie skrzętnie zapisuje. Przeoczył pewien fakt, kiedy to przyjął do Rady Nadzorczej pana Godlewskiego, nikomu nieznanego, mi doskonale zresztą znanego, z tego, że jest szefem struktur Platformy Obywatelskiej w gminie Grunwald.
Zresztą te koło powstawało w wielkich bólach, ale co do jego fachowości w służbie zdrowia, to jakoś pan zapomniał o tym nam powiedzieć. Przez rok czasu praktycznie nie wiedzieliśmy, że pan Godlewski jest członkiem Rady Nadzorczej. Po jednym z pytań, czy to jest prawda, pan powiedział nam, no jak będzie taka potrzeba, to się sam przyjdzie i wam przedstawi. Także to panu przypominam, także proszę do tego sięgnąć pamięcią. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Ja mówię o całkowitej zmianie funkcjonowania Rady Nadzorczej. Ja nie mówię o jednostkach osobowych, tylko mówię o całości zarządu Rady Nadzorczej. Mnie interesowało przekazanie, forma przekazu, jaka powinna zafunkcjonować, jeżeli chodzi o całkowitą zmianę. Ja nie mówię drobnych elementów, mówię o całkowitej zmianie Rady Nadzorczej. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Cezary Pec. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, miałem nie zabierać głosu, ale nie mogę. Po prostu mam pytanie tego typu. Czemu miało służyć to wystąpienie radnego Brodziuka? Bo uważam, że ono było tutaj zupełnie jakby niepotrzebne. Chyba tylko po to, żeby móc, że tak powiem, na forum przed kamerami wyrazić swoje żale. Bo jeśli chodzi o zmianę Rady Nadzorczej w szpitalu, rzeczywiście, no w tej informacji, którą tu przekazujemy, zabrakło tam jednego takiego punktu, gdzie powinno być napisane, że 21 stycznia zarząd uczestniczył w walnym zgromadzeniu spółki. I wszystko. I taka informacja powinna zostać tam zawarta. Natomiast jak pan starosta powiedział, w następnym punkcie naszego spotkania miał zamiar poinformować szanowną radę o tych ustaleniach, które zostały zawarte na posiedzeniu walnego zgromadzenia wspólników. A tutaj przypomnę, że to było 21 stycznia. Dzisiaj mamy 26, więc 5 dni temu. Jeżeli tylko taka szybkość przekazywania informacji byłaby zachowana w poprzedniej kadencji, to byśmy byli wszyscy w niebo wzięci. Dlatego warto sobie najpierw przypomnieć swoje działania, a potem mieć pretensje. Chyba że po prostu chciało się wypowiedzieć tutaj, wylać swoje żale i tak dalej, obronić tych ludzi, którzy tam wcześniej byli w Radzie Nadzorczej. Chociaż akurat to nie widziałem tutaj tej obrony. No. Było to po prostu tak, a sobie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ad vocem, tak? Do tego. Chciałbym panu przypomnieć, że tu jest napisane sprawozdanie z działalności zarządu między sesjami. Kończyło się na 21 stycznia i 21 stycznia ta sytuacja się odbyła. Dlatego spytałem się, dlaczego tego tutaj nie ma. Nic więcej jest tutaj. Nie mówiłem o koneksjach politycznych tych panów, którzy akurat tam są w tej Radzie Nadzorczej. Nie mówiłem tego. Chociaż wszyscy by się pragnęli spytać się, kto tam jest i jakie ma koneksje polityczne, bo po co? Ale jeżeli chcecie, to możemy rozmawiać, to po co? Ja się chciałem zapytać tylko jedno. Proszę o informowanie nas, jeżeli kończy się 21 stycznia, na tym fakcie, czyżby dzień się urwał? No nie urwał się dzień, w tym dniu się to odbyło. Tylko tyle, panie radny. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Zabłocki. Szanowny panie przewodniczący, panie starosto, państwo radni. Ja bym tutaj ten wniosek, który, znaczy odczytał swoją informację pan starosta Wiczkowski, powiedział, że pozytywna decyzja, jeżeli chodzi o oszczędności, bo uważam, że w radach nadzorczych powinno się właśnie za takie pieniądze robić. W granicach 1000-1200 zł to jest przyzwoita kwota. Tym bardziej wiemy, że Warmia i Mazury są terenem jednym z najbiedniejszych. Bo gdzie jestem prezesem Stowarzyszenia Ojca Łodygi Mijakowej, wiem, co to jest bieda.
Tu patrzę na pana Winnickiego, to wie, bo zajmował się, co to jest biega na tym terenie. I uważam, że decyzja zarządu była słuszna. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Zamykam dyskusję. Kolejnym punktem porządku obrad to są interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę. Bardzo proszę pani radna Wanda Łaszkowska. Ja mam tylko takie formalne dwa wnioski. Pierwszy. Chciałabym zaproponować, aby na posiedzeniach Rady może nie odczytywać projektów uchwał, tylko wtedy, ponieważ projekty wszyscy otrzymujemy, więc jeżeli będą zmiany w stosunku do projektu pierwotnego, wówczas tak. Natomiast jeżeli nie... I dokładnie tak jest robione. Pan czytał. Czytałem tak? Tylko te uchwały. Tak. Aha, no to przepraszam, uchwały, w takim razie... Których nie dostali Rady. A druga moja taka jakby sugestia delikatna, to chodzi mi o panią Skarnik, bo wiecie co, tak jakoś nie mogę tego przetrawić, że ona tak na końcu tam siedzi. No, jest to jedno z najważniejszych, Bożenko, jest to jedno takich z ważnych stanowisk, uważam, w starostwie. O właśnie, pani starosto, dlatego myślę, że nie chcę tu nikogo jakiejś tam złośliwości, ja myślę, że wyście tego po prostu nie zauważyli, czy nie wzięli pod uwagę, ale to jedno krzesło jakbyście tu gdzieś dostawili, myślę, że bardzo, o, przy panu wicestaroście, ale to tak, no, bo naprawdę to jakoś tak nie przystoi, żeby taka osoba, prawda, z takimi kwalifikacjami, z takim stażem i taką ważną jest osobą w starostwie, żeby siedziała gdzieś tam na końcu. Także ma pan radę. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo, tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Pierwsza sytuacja, jeszcze raz powtórzę, są czytane wyłącznie projekty uchwał, które nie są w pierwotnym porządku, po to, żebyście państwo się zapoznali, po to, żebyście państwo mieli wiedzę, za czym państwo głosują. Natomiast te projekty uchwał, które państwo dostajecie wcześniej, one po prostu czytane nie są. Bardzo dziękuję pani Wandzie, moja serdeczna znajoma, bardzo dziękuję za uwagi. Jestem, że tak powiem, no, ciągłym uczniem, niedoskonałym, ale bardzo sobie cenię. Proszę bardzo, dalsze jakieś, bardzo proszę, pan Stanisław Orzechowski, zapraszam. Panie przewodniczący, panie starosto, ja miałbym takie zapytanie. Otóż od 13 stycznia bieżącego roku na terenie naszego województwa, mianowicie w obozach w Łańsku i Rybakach, przebywa 178 Ukraińców polskiego pochodzenia, którzy zostali ewakuowani z rejonu Donbasu. Z tego co wiem, są tam osoby starsze, rodziny, dzieci. I w związku z tym, że akurat jak powiedziała pani minister Piotrowska, minister spraw wewnętrznych, do pół roku będą mogli przebywać, natomiast później będą musieli jakby mieć zapewnione miejsca pracy oraz pobytu. W związku z tym chciałbym się zapytać, czy powiat ostrucki przewiduje jakieś formy pomocy dla uchodźców? W momencie, jeśli pan starosta nie udzieliłby informacji dzisiaj, to prosiłbym... Dobrze, dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy pan starosta ma... Tak, bardzo proszę. Odpowiadając na pytanie kolegi radnego, chciałbym powiedzieć tak, bo rozmawialiśmy, tutaj było spotkanie dotyczące organizacji Kaziuków i w tym komitecie organizacyjnym jest pan Bonisławski, który jak gdyby jest żywo zainteresowany i też współpracuje z organizacją, która przyniosła im pomoc, tym ludziom, którzy przyjechali z zagranicy. I przygotowujemy pewne działania łącznie z samorządem miejskim w celu pomocy tym ludziom. Na pewno ci ludzie będą zaproszeni na obchody tutaj kaziukowe i wtedy będzie możliwość spotkania się z tymi ludźmi i może zorganizujemy wspólnie dwa czy trzy samorządy taką większą pomoc dla tych ludzi.
Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich Państwa, którzy mają takie możliwości do współpracy między z nami tutaj, z samorządowcami, bo jest to ważna rzecz dla nas, samorządowców, żeby nieść pomoc naszym rodakom, którzy są w trudnej sytuacji. Także spotkanie dwa już takie były, dotyczące między innymi tego problemu, ale myślę, że każda głowa i każdy pomysł jest tutaj potrzebny i wskazany. Także zapraszam szczególnie tych ludzi, którzy chcą pomóc. Dobrze? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. A skoro jestem przy głosie, bo miałem to później, ale tutaj zostałem uprzedzony pytaniem pana radnego, więc chciałem przekazać jeszcze inną informację. Siedzi tutaj z nami przy stole pani Jolanta Koszczał. Jest to osoba zatrudniona ze względu na długą nieobecność pana sekretarza, przejęła wszystkie obowiązki po panu sekretarzu, który przebywa na długotrwałym zwolnieniu. Także przedstawiam pani Jolanta Koszczał, wszystkim państwa. Wszystkie obowiązki przejęła takie, jakie prowadził pan sekretarz. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Olgier Dąbrowski. Jeśli mogę prosić o użycie mikrofonu, ponieważ media tutaj... Nie wiem, raz, dwa. Dobrze. No więc jeszcze raz, panie przewodniczący, szanowni radni. Jednym z naszych najważniejszych, a kto wie, czy nie najważniejszym zadaniem samorządu powiatowego jest oświata. I oto niespełna tydzień temu w portalu internetowym Perspektywy, jest to znane wszystkim, którzy się oświatą zajmują, to wiedzą, że to jest jedno chyba z najlepszych portali oświatowych, który współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jednocześnie jest to wydawca miesięcznika czytanego w środowisku oświatowym. Ale o czym chcę mówić? Przeprowadzony został obwieszczono wyniki kolejnego rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Jesteśmy powiatem, w którym te rankingi były niezwykle popularne w ostatnich kadencjach. Mówiono nam, że jesteśmy bardzo wysoko w różnych dziedzinach. No, miało być to powodem do chluby, natomiast w tej dziedzinie niestety nie mamy się czym chwalić, o czym informuje ten ranking. Chciałem tylko skurtowo, bo tych wniosków powinno być tutaj więcej, na 500 liceów ogólnokształcących sklasyfikowanych nasz ogólniak, nasz barzyniak popularny jest na 214 miejscu. Dwie pozostałe szkoły, czyli Salezjańskie i liceum w Morągu, w ogóle jest niesklasyfikowane. Klasyfikowanych zostało w tej 25 liceów z województwa warmińsko-mazurskiego. I tam się znajdujemy na 18 pozycji, tych dwóch w ogóle nie ma wśród 25 klasyfikowanych. To jest jakieś takie czerwone światełko. W szkołach ponadgimnazjalnych, tych zawodowych, technikach, jest chyba jeszcze gorzej, bo na 300 sklasyfikowanych nie ma żadnej szkoły z powiatu ostruckiego i nie ma też wśród 25 sklasyfikowanych w województwie warmińsko-mazurskim. I teraz tak, tam obserwujemy, że wyprzedzają nas bardzo wiele szkół, zarówno w liceach ogólnokształcących, wiele innych szkół z województwa warmińsko-mazurskiego, w szkołach zawodowych, na przykład sąsiedzi, na przykład Lubawa, Iława i tak dalej. Jest to dla mnie sygnał ostrzegawczy. Ja tutaj daleko idących wniosków nie wyciągam, bo trudno mi tutaj, ktoś może pomyśleć, że tutaj jest w tym, co mówię, jest zawarta krytyka pracy naszych nauczycieli. Nic takiego nie chcę sugerować. Być może to jest system, w którym pracują ci nauczyciele, natomiast
My mamy coraz lepszą bazę oświatową, to widać gołym okiem i pod tym względem się możemy szczycić, ale cóż ona znaczy, jeżeli za tym nie podąża jakość nauczania, bo po to jesteśmy. Oświata na tym poziomie to jest start młodych ludzi w dorosłe życie. Im lepsza szkoła, tym większe szanse życiowe naszej młodzieży. Oczywiście, jak każdy ranking ma swoje wady, bo tutaj rzecz, jednym z głównych kryteriów, z tego co się dowiedziałem, jest uczestnictwo w olimpiadach, ale jest to jakiś miarodajny czynnik, tam są inne też kryteria wchodzą. W każdym razie, do czego? Kończę. Chciałbym zaproponować, żeby w tej sprawie, czy w ogóle poziomu jakości nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych odbyć, nie wiem, narada, źle to brzmi, bo to jest mowa trawa, natomiast zdiagnozować trzeba problem. Gdzie tkwi, dlaczego inni mogą, a u nas no, jakby trochę się obsuwamy w tej sprawie. W związku z tym zwracam się tutaj i do panów starostów i do naszej rady, byśmy na ten problem zwrócili uwagę. Uważam, że on jest jednym z najpilniejszych. I teraz zupełnie do innej kwestii odnoszą się kwestia zarobków. Tu się ciągle u nas przewija, że gdzieś tam w Radzie Nadzorczej dużo lub mało. Ona powinna być powiązana z jakością. Bo proszę Państwa, nawet szkoda 1200 zł dać członkowi Rady Nadzorczej, jeżeli spółka dołuje. A nie szkoda nawet i 5 i 10 tysięcy, jeżeli przynosi zyski. Więc rzecz jest w tym, żebyśmy bardziej wiązali, a nie teoretycznie mówili, co jest słuszne, a co nie. Bo w takim kontekście, bez w oderwaniu od korzyści, od jakie przynosi spółka, jest to no, bezprzedmiotowe dyskutowanie. W związku z tym to tyle. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu za poruszenie, myślę, że niezwykle istotnej sprawy jakości edukacji. Powiem tylko tyle, że ta sprawa była już wstępnie omawiana na Komisji Oświaty, w której uczestniczyłem. I myślę, że pierwszym punktem będzie stworzenie strategii rozwoju oświaty dla starostwa powiatowego, ponieważ nie dostrzegliśmy takowej, dlatego myślę, że najważniejsze jako ten pierwszy krok byłoby stworzenie takich podwalin, czyli powiedzenie, co jest najważniejsze dla oświaty w czasie tej kadencji. Myślę, że jeżeli chodzi o mnie, jest to sprawa dla mnie też bardzo priorytetowa, no, z racji oczywistej. Oświata bardzo mi leży na sercu, a jeszcze bardziej na sercu leży mi jakość polskiej oświaty. Bardzo dziękuję, bardzo proszę jeszcze kolejne interpelacje, zapytania, wnioski. Nie widzę. Przechodzimy do ostatniego punktu naszych obrad. Są to sprawy różne. Mam do przekazania taką informację Państwu. Wydział Promocji w Starostwie Powiatowym ma prośbę do wszystkich radnych o przesłanie drogą elektroniczną zdjęcia oraz kilku zdań o swojej działalności publicznej w celu umieszczenia na stronie internetowej. Na adres wpmałpapowiat.ostroda.pl. Szanowni Państwo, informuję, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany, zatem zamykam piątą sesję piątej kadencji. Serdecznie dziękuję za udział, dziękuję za merytoryczne podejście do sprawy. Zachęcam do tego, by w przyszłości nie targały na mnie emocje, a wyłącznie interes naszego powiatu. Bardzo dziękuję.